bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy przyjęliście zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Z ogromną przyjemnością pragniemy powitać gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Pana Leszka Iwaniuka, starostę sokołowskiego, którego no niestety dzisiaj z nami nie ma, ale będzie go godnie zastępować pani Marta Sosnowska, wicestarosta. W imieniu gospodarzy serdecznie witamy radnych powiatu sokołowskiego na czele z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Andrzejem Minarczukiem i Tadeuszem Wylińskim, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury. Witamy członków Zarządu Powiatu, panów Jana Godlewskiego, pana Tadeusza Mroza. Witamy pracowników starostwa, panią Małgorzatę Krawiecką, skarbnika powiatu sokołowskiego. Panią Joannę Urbankowską, kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia. Witamy wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych. Witamy panią Małgorzatę Baranowską, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokowie Podlaskim wraz z pracownikami. Serdecznie witamy pana Marcina Celińskiego, dyrektora pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim wraz z pracownikami. Witamy również panią Teresę Wrzosek, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim wraz z pracownikami. Serdecznie witamy panią Beatę Biernat, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych imienia Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim wraz z pracownikami. Witamy również panią Ewę Suchorzewską, zastępcę dyrektora Liceum Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim wraz z pracownikami. Serdecznie witamy pana Andrzeja Czerkasa, dyrektora ośrodka szkoleniowego ACE. Witamy również panią Hannę Przesmycką, dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim wraz z pracownikami. Pragniemy również powitać przedstawicieli związków zawodowych, panią Danutę Zadrożną, prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokołowie Podlaskim. Pana Krzysztofa Munika, przedstawiciela NSZZ Solidarność. Oraz przedstawicieli mediów, a także pracowników Sokołowskiego Ośrodka Kultury, których bezcenna pomoc przyczyniła się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Oraz tych wszystkich, których nie wymieniliśmy z nazwiska. Bardzo gorąco witamy. W imieniu starosty o zabranie głosu prosimy panią Martę Sosnowską, wicestarostę powiatu sokołowskiego. Państwo, drodzy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, przepraszam, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu sokołowskiego. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. W tym szczególnym dniu pragnę w imieniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego i własnym serdecznie Państwu podziękować za ważną rolę, jaką odgrywacie w procesie nauczania dzieci i młodzieży. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, za budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. To dzięki Waszej pracy nasi uczniowie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi na szczeblu regionu i kraju. Święto Dnia Edukacji Narodowej zbiega się również z zakończeniem czwartej kadencji organów samorządów. Mam nadzieję, że te 4 lata naszej współpracy pozwoliły Państwu odczuć na co dzień, że zawsze mogliście liczyć na naszą pomoc.
staraliśmy się bezpośrednio uczestniczyć w życiu każdej placówki, dla której powiat jest organem prowadzącym. Być z wami nie tylko wówczas, gdy przeżywaliście szczególne chwile, ale także wspierając wasz codzienny trud. Staraliśmy się bardzo systematycznie dostosowywać warunki waszej pracy do zmieniających się w szybkim tempie wymogów cywilizacyjnych oraz potrzeb uczniów i wychowanków. Łączna wysokość dofinansowania przez powiat szkołą i placówką ponad subwencję oświatową wynosiła ponad 10 milionów złotych. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Składam moje serdeczne podziękowania za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki. Życzę Państwu, abyście w pamięci wielu pokoleń Polaków pozostali jako ci niezapomniani, ukochani, ciepło wspominani po latach. Życzę wam wiele zdrowia i sił. Realizujcie swoje marzenia i pasje życiowe z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela. Zawodu, którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał. Każdy był kiedyś uczniem. Każdy zachował w pamięci swoich nauczycieli. Pochyleni nad nami, bliscy, drodzy. Zawsze obecni, zawsze obok. Może to właśnie któryś z nich zauroczył nas do tego stopnia, że zdecydowaliśmy się wybrać ten niełatwy zawód. Niełatwy, ale jakże satysfakcjonujący. Bo to przecież dzięki naszemu trudowi nie jeden młody człowiek może dziś zwrócić się do nas słowami poetki Marii Urbańskiej. Nie okłamałem chmur, nie oszukałem wiatru, nie okaleczyłem niczyich marzeń. Dzięki wam, nauczyciele. Są to najpiękniejsze słowa podziękowania, jakie możemy dziś usłyszeć. Do tych słów nasi uczniowie dołączą za chwilę prezentację swoich umiejętności i talentów. Jako pierwsi wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych imienia Jana Pawła II. Mateusz Łukasiewicz zaśpiewa piosenkę zespołu Akurat, dlatego lubię mówić z tobą. Uczniowie wykonają również taniec, który przygotowała pani Marta Kosieracka. Zapraszam.
na scenę poprosimy panią Martę Sosnowską, wicestarostę Sokołowskiego. Nastąpi teraz moment wręczenia nagród Zarządu Powiatu Sokołowskiego. Pani Małgorzata Baranowska, dyrektor zespołu szkół nr 1 imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Z dnia okazji edukacji narodowej Zarząd Powiatu Sokołowskiego przyznaje pani nagrodę za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W imieniu zarządu pragnę złożyć pani serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzyć dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Pani Beata Wierna, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Z tej samej okazji, z tego samego tytułu, z takimi serdecznymi życzeniami i gratulacjami wszystkiego. Pan Marcin Celiński, dyrektor pierwszego ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. Również pani Teresa Wrzosek, dyrektor publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Pani Jolanta Codziło-Abramczuk, wicedyrektor zespołu nr 1 im. Jagiellońskiego. Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. Pani Teresa, zapraszam. Pani Olga Bielarska, nauczyciel publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Jacek Jackowski, nauczyciel zespołu szkół nr 1 imieniem Kamila Baczyńskiego. Pani Barbara Księżopolska, nauczyciel zespołu szkół specjalnych imienia Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.
Gratulujemy nagrodzonym. Chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Ja chciałam pogratulować wszystkim Państwu, złożyć najserdeczniejsze życzenia, a moim nauczycielom i pracownikom podziękować za wspaniałą atmosferę, jaka jest w szkole i w imieniu uczniów za to, że dobrze się czują, mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać kolejne laury, także bardzo, bardzo dziękuję. A w tym roku nagrodziłam panią Katarzynę Burzyńską, panią Halinę Chojecką, Karolinę Giżyńską, panią Dorotę Kalinowską, Agnieszkę Pachołowską, Andrzeja Świstka, Elżbietę Markowicz-Wcisłak, Monikę Winczaruk, Krystynę Kosieracką, Jana Stelengowskiego, Andrzeja Kuzaka, Rusłana Mielniczuka, Piotra Adamczuka, Mieczysława Bogaja. O naszych osiągnięciach możecie Państwo dowiedzieć się z naszej strony internetowej Sprawy, także zachęcamy na naszą stronę www. W imieniu nagrodzonych chcieliśmy ślicznie podziękować. Jak powiedział dyrektor Cyliński, dyrektorzy lubią dawać, a my lubimy brać. Dziękuję.
Dzisiejsze spotkanie prowadzili Krystyna Romańczuk, nauczyciel zespołu szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Grzegorz Nowotniak, nauczyciel zespołu szkół specjalnych w Sokołowie Podlaskim.